Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 29, już bym powiedział nawet, odcinku z Risena 3 Władcy Tytanów. 29, tak myślę, żebym się nie pomylił potem, ale tak, raczej 29, prawie 30, no to ładnie. Tak, będę musiał sobie jeszcze zapasowe odcinki nagrać z tej gry, żebym mógł wam je wysłać na sobotę i niedzielę, bo raczej wątpię, żebym coś jeszcze innego wrzucił. Ale obiecuję, jak już będę miał nowego kompa, to będzie naprawdę, będzie sporo nowych serii. No może przesadziłem sporo, kilka. Takie, żeby po prostu na tym moim nowym kompie pograć. Dobra, mamy tu jakichś ludzi. Przespałbym się. Chyba. Nie, na razie jest dobrze. Nie będziemy iść spać. Zaraz pogadamy z nimi. W jakichś bronach. Okej, można gadać z nim. Tu sobie jeszcze usmażymy małe co nieco, żeby prawie się im zgadzał. Now that's a surprise. A stranger out here. What's your name? My name is... Shh! Did you hear? Uh-huh. Something is rustling. You have to be damn careful around here. Przesadzasz. This place is remote. Yes, and that's fine by me. The people in town make me tense. But here, living in harmony with nature, you can be at peace. Just a moment. Wasn't there a noise again? Wydaje ci się. Aren't you afraid of the shadows? Why should I be? You think the thick walls of the citadel protect you better than my forest? But you are mistaken. The citadel is nothing more than a cage built of cold stone. Here, I know every path, every bush, and every branch. And if it comes to a fight, then I know I can rely on my boys. I have more confidence in them than anyone else. To ładnie. Is it dangerous here? Well, out here you have to have eyes like a hawk. There are beasts everywhere. So, a chap like you is a welcome change. Although, if there were no beasts here, I'd have no food on my plate. The big ones give me real trouble. We're after the same prey. A great hunter like you must do well. You are right. Observe the laws of the forest, and it will nurture you. Here, this is from the latest hunt. Keep it. Oh, nieźle. The creatures are dealt with. There's no better news for me. Don't underestimate those creatures. Thank you. I hope there are no more of them. Here's your share of the booty. O, goldzik też dobry. What are you hunting next? Only the forest knows. You need to listen to it whispering. When the wind caresses the treetops and the leaves fall to the ground. I've heard enough. Take care of yourself. And remember, always hunt against the wind. Ciekawe. W szkole cię tego uczyli. So what is there to hunt here? Any kind of beast you can imagine. We've got everything from giant lizards to grave spiders roaming around here. But if you listen closely, you'll hear a very strange noise. An animal? Maybe you'll run into it if you cross the waterfall to the north. It must be something big. I'd advise you to be very careful. You're a skill. What? O kurde, ale to skillsy masz.
Ale raczej takie pierdoły mi są niepotrzebne, bo ja nie jestem myśliwym typowym, tylko po prostu jestem penetratorem miejsc. Coś jeszcze? There's no end to these foul creatures. O, tego pająka to tu... Myślałem, że nie będzie. At last. Nie będzie mnie tu żadne gówno biło. O, a zostawiłbym sobie chyba na balkę, albo... Albo sobie dam jeszcze to. Niech już będzie. Żebym miał też jakieś krytyczne uderzenia dla tych idiotów, z którymi trzeba się męczyć. Z kim tam jeszcze możemy pogadać, jeśli będzie nam dane w ogóle. A chciałem się spiąć, ale... Nie! Na kij ty pijesz? Przecież nawet nie straciłem HP, ale okej. Chciałem ten ostro liść, no, o to mi tylko chodziło. I pohandlowałbym sobie z kimś, bo to by było przydatne. I może coś tu się znajdzie jednak na tym dachu. Tylko dobrze się rozejrzeć, ale raczej wątpię. Dobra. Ktoś tu żyje? Dobra, to teraz pokradniemy sobie wszystko, co oni tu mają, byleby się tylko wzbogacić bardziej. Nie, 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 bez siadania. Upadek Kaladoru. Ciekawe, co to ma w ogóle znaczyć konkretnie. The lock is too intricate for me. No niestety. I ciemno się zrobiło, nie? Czaj równośliwski. O, przydałoby się przespać. Tak, do rana śpimy. No i git. I może być. I ruszamy, nie? Chyba, że jeszcze tu jest jedna postać. To jest Bronach myśliwy. I tylko Bronach. A, czyli nic, co by nas mogło bardziej zainteresować. Dlatego może już stąd wyjdziemy. Przejdziemy się gdzieś mało odległe miejsca. Może coś się nowego znajdzie. Sam nie wiem dokładnie. O, co? Leśna gówna. There's always someone stronger. Nieźle. That's just the way it is. Aha, oczka mają. Dobra, był tu jeszcze gdzieś jeden. Dawać go tu. Yes. Nie. I hate insects. O, teraz mentardy. No. I po problemie. Pajączki. Jak każde pajączki, czyli nie są straszne tak naprawdę. Zależy dla kogo. Coś tu jeszcze żyje? O, no tak, ścierwolat do bicia. Co ty, kurde, taki podjarany jesteś? Co to było? I gdzie ty idziesz? Co za łeb? Co nas tak atakuje? Aha, to zębacz, okej. Okay. A nawet dwa zębacze. Czekaj, ja będę te ścierwojady najpierw robił. O kurde. Ej, za dużo już się tego zrobiło. Au, au, au.
Ja muszę mu pomóc, mimo wszystko. No czemu się nie ześlizguje ten idiota? Dobra, jeden poszedł. Jeszcze te dwie ścierwojady. Już go tu kroimy. I się zbugował, idiota. Dobra. Tego ścierwojada to podnieś. No. To trochę nas tu zaskoczyli. Ale to wiecie, to natura nas tak, kurde, chce skatować. Dobra. Gdzieś jeszcze. Ale zębacze biją. Są wytrzymałe. I jeszcze biją tak nieco mocniej. A, tu spadł ten ścierwojad. A no to trudno. To mamy i tak jeszcze sporo lasów. Sporo terenów lesistych do wyczyszczenia. Łatwo bijemy. Czemu mi nie pomagasz, idioto? O, teraz. Po to, żeby mi ksuć. Czyli w sumie nic nowego. A to co? Kafer. Chodźcie tu, koguty. Kurde, te dziobaki mnie wkurzają. Dobra. Zbieramy. A kurde, wejdź, zejdź mi z drogi, dobrze? Nie, nienawidzę, jak coś takiego jest. O, kształki. Coś jeszcze? O kurde. Te barany, kafary. Dużo tego jest. No. These beasts are a pest. No pewnie, że już są przeszłością. Fajnie, że mają jeszcze mało, że takie barany. A to co? Bo tego to jeszcze nie widziałem nawet. Termity. O luju. Okropnie to wygląda. Ło, fuj. Nie wiem, powiem wam, okropnie to wygląda. Ale chyba już mieliśmy z nim do czynienia. Kiedyś tam. Okej. Teraz ciekawiej się robi. Trzeba to wszystko wyryszyć. Tak nie może tutaj być. Kurde, narwane są te dziobate bestie. Lost. Dobra, po problemach. Zejdź mi z drogi. Znowu dużo jagód. Dobra, teraz tak, gdzie by pójść dalej? Bo już myślę, że sobie tamtą część terenu wyczyściłem porządnie. Tutaj jeszcze sprawdzę dla pewności, czy wszystko czyste. Ale chyba coś tu jeszcze będzie żyło. Więc dla dobrej sprawy by się to wszystko poczyściło. No, sam zobaczę. Czekaj, bo z tego kamienia musiałem zejść. Rzecznik. Dobra. O, tam jeszcze ścierwojad. Chodź to. Uff.
These beasts are a pest. Całkiem sporo tego dziadostwa. Ale to nie jest problem sobie to wszystko zgarnąć. A, nie doskoczę tam, nie? Chyba. Chyba, że. Co ty robisz? Czekaj, bo chciałbym tam skoczyć. A nie, i nie wskoczę. Nie ma szans. Nie dostanę się po tego ścierła, jadę. Trudno. Nie będę się męczył. Okej, okay, teraz jeszcze sprawdzamy. Lol. Skąd się tu ta kaczka wzięła? O, tu jeszcze mamy te ścierłady. Proszę, proszę. Do ubijania to jest, co? A, to jest ten sam dom? Okej, okay, to jest ten sam. To można iść dalej. Edward się nie zgubił? Powiecie, nie ręczę za niego, jakby się na serio zgubił. Coś słyszałem. A więc mówił prawdę, że coś może nas zaatakować. Łoż, kurde! To te leśne jebaki. Gdzie innej? Mówiłem, że Edward, czy ktokolwiek, kto ze mną podróżuje, to od razu pierwsze co to gdzieś się gubi. Gdzie on poszedł? Kuźwa, no. Edzio! Ja pierdzielę, nie. Gorzej niż z babą. Chodźże za mną z łaski swojej i nie rób mi problemów. Dobra. Nie wiem czy tu iść, czy dalej w tą stronę. Ale wszędzie sprawdzamy właściwie. Każdy teren. O, proszę, pająków 100. Teraz tym cmentarnym. Ło! Gryzie mocno. A wiem, że są głupie tak samo jak ty. Chyba, że cię obraziłem, to wiesz. Ciekaw jestem, czy gdzieś w końcu pójdziemy w konkretne miejsce, gdzie będziemy mogli dokonać kolejnych questów. Bo jak na razie to jest nuda, wybijamy stwory i tak naprawdę nic się nie dzieje takiego mocnego. Ale moment, tam był jakiś kierunek konkretny. O, jest. Zobaczymy, co się stanie, jak tam pójdziemy. Ale chyba raczej nic interesującego. Chociaż sprawdzimy. Sprawdzimy te ruiny. Ło. Okej. O, można się tym wspinać. Fajnie. Parkour Fury. Normalnie. Dobra, zobaczymy czy coś tu znajdziemy. W tych oto ruinach. Bo w sumie to jest nawet ciekawie. Wait. Here it is. I'm sure Randolph's house is somewhere around here. Follow me. Go ahead. I'll follow you to your great uncle's house. Quickly. I know where to look. There's no end to these foul creatures. O, chyba znaleźliśmy już jego miejsce. To przy okazji fajnie, że się zadanie rozwinęło. Aha, i on teraz sobie normalnie za nami idzie. Dobra, no to już idę za tobą, nie patrz. Nie płacz i nie narzekaj. Kurde, mało amunicji, nie podoba mi się to.
O kurde. I nie gadaliście, że tego jest o wiele więcej. Słabiutkie są. Jak dla nas to już w tej chwili są. Aha. No ty kurde. Brutal. Dużo tego było. Z 4 sztuki jak nic. Ale gówno nam zrobiły. Come on, keep going. Czekaj, jeszcze mam tu nosorożca do wybicia. Czy tam kafara. Sobie go też wybijemy. Ło. I'll lead the way. Dużo tych bestii. Będzie co bić potem. Damn. I know it's here somewhere. Maybe it's close to the coast. I'm not sure. My father described the plateau in detail, but this. Let's keep going. Agreed. We'll give the coast a try. Follow me. It looks promising over there. Okay. Nie wybijemy tych sierwojadów? Szkoda. Take that. Ło. Czekaj. Ty kurde. Ło, ło, ło. Zaczynają bić. Ale tylko pozornie. O, jeszcze to wielkie gówno przyszło. Popatrzeć, nie wiem na co. Teraz zdechnę. That was brutal. Chyba, że mi nawieje. Dobra, mniejsza. Idziemy dalej. Trochę roślin. And so my search ends at a pile of rubble. Szkoda. Is that it? Yes. The view of the mountains, the shape of the land, everything is just like my father described. Did your father have come here? No. He only knew it from other people's accounts, but they were accurate. Hmm. Don't give up hope. Easy for you to say. It isn't your loss. Still, thanks for your help. I have to go to the Citadel. Someone there has got to know something about old Randolph and what happened. Come on, let's go. Yes. Aha. Okay. Czyli nie porzucamy ekspedycji. Będziemy dalej oczyszczać te góry i wyspy. Nie ma problemu. O, weźmiemy się jeszcze za tego kafara. Co by tu jeszcze zrobić? Tak zastanawiam się, może tam wejść na ten szczyt jednak. Tylko najpierw byśmy te stwory powybijali. Te barany pieprzone. O, jak się rzucił. Tej.
O, przyszedł. Zębaty gnój. There's always someone stronger. That's just the way it is. Dobra, nie chwal się, że masz bicka. Bo każdy wie, że go nie masz. Lepiej, żebym nie spadł z takich gór, bo... będzie kiepsko. Dobra. Myślę, że... O, to jeszcze są te gnoje. O, jakaś skrzyneczka. No, się przeszukujemy. Co my tu mamy? O, do otworzenia jest. Okej, muszkiet okrętowy. O, jakiś tutaj dobry widać się znalazł. Winko, kieliszki, dobra. Czyli takie pierdowy tak naprawdę. Okej, tu już mamy poczyszczone. Tu coś jeszcze jest? Sprawdzimy. Czekaj. Nie, to jest kafar. Tak się złożył, że myślałem, że to coś jeszcze żyje. Ale okej, jest martwe. No, całe szczęście. Dobra, tu są pustki. Dobra, to tam się przejdziemy i za parę minutek skończymy odcinek. Myślę, że wystarczy. Choć jeszcze chyba zrobię tam z parę odcinków zapasowych na parę dni, żebyście mieli co obejrzeć. Okej. Tu zapewne już nic nie ma. O! Cześć! Tu jestem! Nie mi jest. O kurde! Pane rysie. Ło. Gówno robią, tylko uciekają. Szukają okazji na ucieczkę. A, jeszcze są rysie, kurde. O no. Rąbane. Odgłos to oni mają naprawdę mocny, ale bić nie biją w każdym bądź razie. Szkoda. Tam coś się kurde pali, a to musiałbym się dwa tygodniami tam wspinać, żeby się dostać do takiego miejsca. Nie uciekaj mi, nie uciekaj. Jeszcze cię nie przeszukałem, dobrze. O, już chcę nawiewać. Dobra, zobaczmy co tam na dole mamy. Chyba, że chcecie mi powiedzieć, że to była właśnie ta droga. No właśnie. Tak w sumie myślałem. Dokładnie to jest ta droga, którą żeśmy minęli bodajże odcinek i dwa odcinki temu. Więc no, mogłem tam iść w sumie, ale o co? Tu już czeka farek do wybicia i skończymy odcinek. Dobra, to już się tu pożegnamy. Dzięki wielkie za grzenie.
kolejnego odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i dobra, trzymajcie się, na razie, yo!